Otwieram spotkanie. Jak na temat przystało, ja dzisiaj trochę jestem w tożsamości ofiary. Witam serdecznie. Paweł, już jestem. Zaczynam transmisję, jakoś się nie mogę ogarnąć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tożsamości ofiary i postaram się odpowiedzieć nie tyle, żeby tam kogoś karcić albo nazywać, ale powiem, z czego to wynika strukturalnie, z czego to się bierze, bo stworzenia ludzkie, tak jak wszystkie inne stworzenia, to one mają moc i mają cały pakiet do życia od natury. Więc dlaczego człowiek tak sobie z tym życiem nie radzi? Z czego się to bierze? Poczekam, aż tutaj się ktoś pojawi. Może to poczekajcie, jeszcze chwilkę odpiszę. Dobra. Więc tożsamość ofiary to jest taki stan rzeczy w nas, że nie czujemy mocy do zrobienia czegokolwiek, albo do zrobienia mocy w jakimś tam obszarze życia. Albo dajcie znać, czy tylko dobrze mnie słychać. Dzisiaj będę mówić o tożsamości ofiary, czyli o takim... Witam cię, Aniu. Daj znać, czy dobrze słychać. Dzisiaj będę mówić o tożsamości ofiary. Czasem się mówi o takiej bezradności wyuczonej, czyli pewne obszary życia, a u wielu osób większość tych obszarów jest taka jakby pozbawiona mocy. I im więcej ludzi przychodzi na terapię, im więcej ludzi zgłasza jakieś problemy egzystencjalne, że się pogubili na przykład, albo że z czymś sobie nie radzą, to te problemy się powtarzają i one się zasadzają, kochani, na te braki z dzieciństwa. I na przykład wiele kobiet zgłasza podobny problem i wielu mężczyzn też zgłasza podobny problem. Więc na przykład tożsamość ofiary, zanim tak strukturalnie opowiem, z czego to się bierze, przeważnie u kobiet takich popatriarchalnych, czyli kobiety jak przyglądały się na swoje babki, mamy i same później żyły w takim nurcie patriarchalnym, to miały wpojone, ja gdzieś się temu bardzo opierałam, na ileś tam mnie skażono, że naszą powinnością jest służyć tej płci męskiej. Oczywiście jest to, kochani, nieprawda, bo mężczyzna, któremu się służy, to on i tak marzy o królowej w łóżku, a nie o służącej. A nie może być jednocześnie i królową, i służącą dla tego samego mężczyzny. Przecież on cię pamięta. Jak przed chwilką mu przynosiłaś smaczną kolację, a później on ma mieć na ciebie apetyt w łóżku. No niestety, to się, kochani, wyklucza. Dajcie tylko znać, czy dobrze słychać, bo ja tutaj nie mam tego czatu. Dobra, przybywa ludzi. Bardzo bym chciała, witam cię, Asiu, bardzo bym chciała, Paweł, już jestem, Piotrze, witam was serdecznie. Dajcie znać, z czym wam się kojarzy tożsamość ofiary. Ja dzisiaj nie jestem w najlepszej formie, ponieważ sama jestem trochę przeziębiona, ale jak gdybyście do mnie trochę pytali, jak u was ta tożsamość ofiary się przejawia, na przykład z czym nie możecie sobie przewlekle poradzić. Spróbujemy to na tyle rozgryźć, żeby znaleźć ten konflikt, bo kochani, tam gdzie jak gdyby dochodzi do takiego wewnętrznego konfliktu między różnymi potrzebami w nas, to my wtedy jakoś mamy taką poczucie niemocy i wtedy uaktywnia się w nas ta tożsamość ofiary. Zawsze zaczynam każdy wykład od takiego jak gdyby ustrukturyzowania, czyli zobaczcie, jak się rodzimy, to my jesteśmy takim ziarenkiem. Tak jak, zobaczcie, rzucamy ziarno w glebę, to czym my się martwimy, czy to ziarno na pewno wyrośnie? Dajemy mu tylko odpowiednią, o, dziękuję ci, Pawle, odpowiednią glebę, nawilżenie, nasłonecznienie. Kochani, pozwólcie, że nie chcę tam płynie czata, ja będę mówić, bo się rozpraszam. I to, co my ludzie wiemy, witam cię, Aniu, że ziarno potrzebuje, to my to zapewniamy, natomiast ziarno sobie radzi samo. My ludzie już nie mamy aż tak dobrze, ponieważ jesteśmy w 100% zależni od naszych rodziców, od naszych matek. I jeżeli czegokolwiek ta ziemska matka nam nie da, to w nas ten deficyt pracuje. I zobaczcie, kochani, takie etapy, tak jak wzrasta sobie roślinka, wiemy, jakie są etapy, a jak człowiek wzrasta, no człowiek nie jest taką prostą istotą. Chyba natury ludzkiej to nigdy my nie będziemy w stanie rozgryźć do końca. Jak my dużo potrzebujemy na start,
tej miłości, przytulenia, dotyku, uwagi, emocji, później w zależności, który tam etap rozwojowy przechodzi, no to jakieś powiedzmy zabawy, zmienności, eksplorowania życia. Sami widzicie, jak macie swoje dzieci, jak dużo dziecku trzeba poświęcać czasu i ile ono od nas oczekuje. I wciąż jeszcze nie jest usatysfakcjonowane, bo dzieci by się jeszcze bawiły, jeszcze czegoś szukały, jeszcze czegoś próbowały, jeszcze gdzieś wyjeżdżały i tak dalej. Generalnie taki jest apetyt istoty ludzkiej na to, że im więcej podoświadcza, im więcej dotknie przez swoje ręce, przez swoje ciało, przez wszystkie swoje zmysły, wciągnie ze świata, wciągnie, powiem brzydko, świata zewnętrznego do siebie, to o tyle ma lepszy rozwój. I zobaczcie, mamy taki etap niemowlęcy, mamy etap taki dziecięcy, gdzieś mniej więcej na etapie przedszkola, później jest ten etap szkoły podstawowej, to są. No to są takie jeszcze w sumie dzieciaki. Później nastolatkowie, to jest z grubsza to liceum. Młodzieńcy to są no, takie studia i później osoby dorosłe. I kochani, gdybyśmy my wszyscy szli tak sobie organicznie, krok po kroku, etap po etapie i otrzymali wypełnienie tych wszystkich potrzeb, które w nas drzemią, tak zgodnie z psychologią rozwojową, zgodnie z biologią, no bo tam psychologia to sobie, witam cię Bożenko, psychologia to sobie tam zapożycza z biologii, obserwuje ludzi, później spisuje te prawidła, ale przecież nasza natura wie, czego chce. I nie mówię o jakimś tutaj, wiecie, takim rozpasaniu, że dzieciom trzeba dać wszystko zawsze i wszędzie, i ten dorosły się już w ogóle nie liczy. Jak jesteś rodzicem, to masz być na 24 w służbie dziecku. Nie o tym tutaj mowa, ale bardziej mówię, że ta tożsamość ofiary chce przekierować, że ona wyrasta na brakach. Nie jest, kochani, tak, że natura nie wie, co ma zrobić. Natura zawsze ma jakieś rozwiązanie. Natura, jak nie jedną stroną, to drugą. I dobrze wiemy, że te osoby, które wychowały się w trudnych rodzinach, na przykład w takich alkoholowych, czy jeszcze jakichś innych dysfunkcyjnych, czy nawet w takiej biedzie na wsi, o takim bardzo niskim socjalu, to te osoby, mimo że nie miały kapitału, od swoich rodziców nie dostawały takie dzieciaki wysokiego kieszonkowego, to te dzieciaki sobie świetnie radzą, ponieważ dzięki tym różnym trudnościom, ponieważ ten głód, który w nich był fizjologiczny, to on spowodował, ta energia głodu, że zasoby własne tego dziecka się bardziej rozwinęły. I ja długo, długo na przykład osobiście nie byłam z tego zadowolona, że wychowywałam się na wsi, ze względu na to, że chciało mi się tego rozwoju, który był w mieście, czyli dostępu do rozwoju, do szkół, do teatru, wiecie, do całego tak zwanego wielkiego świata. Ale jak już przeżyłam sobie tam koło powiedzmy 40 lat, to ucieszyłam się nawet, że moje pierwsze 20 lat, a tak naprawdę cała podstawówka, czyli do 15 roku życia, spędziłam bardzo blisko natury, ponieważ ucieszyłam się, że taka biologiczna podstawa, ten fundament we mnie jest taki zdrowy, czyli jadłam proste rzeczy z drzewa, z krzaka, z ziemi, te brudne marchewki, gdzieś tam jabłko, które sobie spadło, kakao gotowane gdzieś tam przy zbieraniu ziemniaków, mama przywoziła, i oddychaliśmy świeżym powietrzem, bawiliśmy się tak na świeżym powietrzu, na łące. Wiecie, kiedyś to były też takie jak gdyby przytyczki, że ktoś z miasta jest lepszy od tych ze wsi, więc człowiek też tam się próbował jakoś nie dawać, a teraz z tą świadomością to się, uśmiecham się do tego i to było, kochani, znakomite. Czyli powiedzmy ten fundament w nas, ten biologiczny, że mieliśmy dostęp do świeżej wody, do czystej wody, do dobrych owoców, do dobrego jadła, to wszystko jest, kochani, niezwykle ważne. Natomiast najważniejszą rzeczą jest i tak dla naszego systemu, czy my dostaliśmy dobry dotyk, czy dostaliśmy miłość, czy dostaliśmy uwagę, czyli ten ładunek emocjonalny. To jest, kochani, nadrzędne. Są takie różne badania, które mówią też o tym, że nawet jak noworodki dostają, powiedzmy, taki wypasiony socjal gdzieś w szpitalach, czy w jeszcze jakichś innych nawet klinikach, czy w miejscach, gdzie matki porzucają te dzieci, a nie czują tego zapachu matki, czyli ta łączność z tym, z tą pierwszą osobą, no, z tą matką, tego zapachu nie ma, nie ma tego przytulenia, nie ma tej, ta biologia jest nagle tak przerwana, to dziecko ma wtedy ogromny deficyt i często noworodki umierają nie ze względu na to, że mają zimno albo nie dostały kaszy, jakiegoś tam mleczka, tylko dlatego, że nie czują zapachu matki. Więc, kochani, pierwsza potrzeba, która w nas się tak żłobi, to
jest taka potrzeba zdrowej zależności i ona tutaj razem z poczuciem bezpieczeństwa, czyli żeby nam na głowę nie leciało, to są fundamentalne potrzeby. I teraz, kochani, jeśli my już tej fundamentalnej potrzeby nie mamy zabezpieczonej tak, jak nasz organizm pragnie, pamiętajcie zawsze, że każdy z nas jest inną osobowością i ma inne potrzeby, masz inny próg wrażliwości, witam Cię Bożenko, inny próg wrażliwości, masz inną płeć, z innym doświadczeniem tutaj, po inne doświadczenie Twoja dusza tutaj przyszła i tak dalej, a my tak skłonni racjonalizować, że a nie narzekaj, nie było tak źle, no tobą to tam jeszcze się matka zajęła, a mnie to już w ogóle nie widziała, albo mnie to tylko widziała wtedy, kiedy trzeba było mnie ukarać i tak dalej, tak się przeciągaliśmy trochę na te argumenty, jak to Polacy, kto miał gorzej, ale tak naprawdę jak upłynęło te 20-30 lat i zobaczyliśmy, jaki w tej chwili świat jest bez wartości, że głównie na ustach to jest nam konsumpcjonizm i my tak nie mamy poczucia tego takiego wewnętrznego szczęścia, czyli mówimy, że kiedyś było fajniej, bynajmniej moje pokolenie mówi, kiedyś było fajniej, mimo że była ta bieda, czyli ten socjal był niski, ale jaka była w nas kreatywność, przecież ja pamiętam, że ja przewracałam siano, ile tam miałam lat, w podstawówce jakoś byłam i były chyba dwie czy trzy pary wideł, dwie, ojca tam wiecznie nie było, taki wieczny delegat, a mama nas tak wyprawiła do przewracania siana po szkole, mi tu w ogóle nie wiedziałam, co to jest i jak to tam jest tym gospodarzem być, natomiast pamiętam, że z bratem sobie zrobiliśmy takie widły z drewna, czyli tam jakiegoś patyka sobie uciachaliśmy, tak żeby miało ze dwa ząbki, no i tym, co tam przewracaliśmy to siano i była przygoda, ale było fajnie, pamiętam jaka była relacja z rodzeństwem, była po prostu przygoda, a teraz, żeby nie wiem co nam dawano z zewnątrz, a my mamy te dziury w środku, kochani, dziury emocjonalne, to i tak ta dziura się domaga tego uzupełnienia. Na tych dziurach, na tych brakach właśnie wyrastają nasze różne mechanizmy obronne i nasze różne postawy, które dzisiaj nam psują życie. I nie chciałabym tak za bardzo wchodzić w ten temat, żeby mówić tak strukturalnie, co tam w tym człowieku, jaki etap rozwojowy, co się w nas zadziewa. Generalnie, kochani, pamiętajcie o tych sześciu podstawowych potrzebach. I szósta potrzeba, taka to już jak gdyby najdojrzalsza, to jest potrzeba wymiany własnym dobrem. Czyli ja urosłam, ty urosłeś, wzrosłeś we wszystkich swoich zasobach wewnętrznych i masz ochotę podzielić się z tym ze światem. To, kochani, jest już najwyższy level naszego istnienia. My wciąż jako społeczeństwo, bynajmniej w Polsce, jesteśmy zaprawieni wokół zabezpieczania potrzeby bezpieczeństwa, która jest podstawową potrzebą, czyli gdzie będę mieszkał, czy dach nad głową mam, czy za co prąd zapłacę, czy w ogóle będzie mnie stać na utrzymanie od pierwszego do pierwszego, a dopiero później gdzieś tam wyrywamy się do zabezpieczenia kolejnych potrzeb, czyli coś bym zwiedził, czyli potrzeba takiej zmienności, ekscytacji życiem, kolejna potrzeba, no z kimś bym pobył, do kogoś bym się tam przytuliła, gdzieś byśmy pojechali, czyli to jest taka potrzeba miłości i więzi, no jak już to mamy, zobaczcie, to jest dopiero trzecia potrzeba, to wszystko powinno być już zabezpieczone w dzieciństwie, a my często jako dorośli ludzie wciąż sobie o tym marzymy, nie mam dobrej relacji, no wciąż nie mam gdzie mieszkać, no nie mam własnego dachu nad głową, albo przeżyłem 40 lat i nigdzie jeszcze w tym świecie nie byłem, niczego nie zobaczyłem, a ludzie jeżdżą. Kochani, bądźcie pewni, że ci, co nadmiernie wyjeżdżają, to oni zabezpieczają sobie tymi nadmiernymi wyjazdami inne braki. Może na przykład brakowało im ojca czy matki, albo na przykład nie mówią językiem własnej autonomii i to byłaby już teraz, kochani, czwarta potrzeba, więc tak naprawdę, gdyby nam dane było, nam wszystkim, którzy się rodzimy jako czyste istoty, czyli mamy ten starter jako to ziarenko, to my nie mielibyśmy braków, gdyby były warunki idealne, a gdyby nie było braków, to nie byłoby tożsamości ofiary. Bo kochani, tożsamość ofiary to jest takie poczucie w środku, to nie o to chodzi, że ktoś gra ofiarę, bo na przykład ktoś może ściemniać, nie chce mu się iść do roboty, nie chce mu się rozwijać, nie chce mu się tam własną energią, własnym zaangażowaniem iść przez życie, tylko woli gdzieś tam łatwiejszymi drogami podskubnąć czyjeś tam pieniądze, energię, uwagę i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że my jak mamy w sobie coś nierozwinięte, to nasza świadomość jest na pewnym poziomie i wydaje się nam na każdym etapie, że no przecież nie ma rozwiązania. I idziemy wtedy do osoby, która jest przynajmniej level wyżej ze swoją świadomością i powie nam, no jak nie widzisz rozwiązania na twoim miejscu, na przykład w terapii, mówię, wystarczy jak pójdziesz do pracy.
Ktoś się zgłasza do mnie, na przykład chce pomocy, prosi o pomoc, mówi, że lęk go targa na prawo i lewo, ale jest na tym etapie, że on szuka pracy. Mówię, to proszę znaleźć pracę, kupić pierwszą sesję. Aha, to dziękuję, to ja już więcej się tutaj nie zaloguję, bo tu trzeba płacić. Nie zapomnę takiego klienta w Łodzi, który przyszedł do mnie, pół sesji posiedział i nagle wpadł na to, żeby zapytać, czy za tą sesję się płaci, bo go sąd wysłał i kazał mu iść na terapię. I wiecie, to są takie właśnie, to poziom świadomości i nieważne jest to, czy gdzie ty mieszkasz, jaką masz płeć, jakiej jesteś nacji, to jest wszystko, kochani, nieważne. Generalnie człowiek jako istota, jako taki powiedzmy budowla, to jak ci zabraknie jakiejkolwiek cegiełki w twoim systemie, to wtedy o tyle nie postąpi nasza świadomość. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby dać sobie pomóc w taki sposób. Szukajcie ludzi, którzy wykazują świadomość w tym obszarze życia, w którym ty jeszcze nie masz tej świadomości. Bo nie urosłeś, to nie jest, kochani, tak, że ktoś jest lepszy, gorszy, ktoś ma większy dar, powiedzmy, jasnowidzenia, też są i takie osoby, ale mówię o takim przeciętnym obywatelu RP, który może patrzy na zewnętrze i mówi, no gdybym ja był tym czy innym człowiekiem, to lepiej by mi się działo. Może gdybym mieszkał w mieście, może na wsi, a może bym miał więcej pieniędzy, a może by matka mnie bardziej kochała, chociaż tutaj to jest dużo, kochani, w tym prawdy, to zobacz, czy dany obszar życia, osoba, którą sobie gdzieś tam upatrzyłeś, że ma wyższą świadomość, bo kochani, wcale nie jest tak, że też psychoterapeuci, czy lekarze, jacykolwiek specjaliści, to oni mają nie wiadomo jaką świadomość w każdym obszarze życia. Wcale tak nie jest, bo lekarz może być dobry w swojej specjalizacji, a tak naprawdę może pod tą swoją karierą zawodową skrywać ogromną ranę i powiedzmy w relacji takiej łóżkowej, partnerskiej, seksualnej będzie zamieniał się w takiego małego chłopca i szukał sobie do łóżka właśnie do takich tych rozgrywek seksualnych dominującej kobiety, żony i będzie odgrywał traumę ze swojego dzieciństwa, czyli na przykład miał taką relację zawłaszczenia przez własną matkę, bo była zimna, niedostępna i on to odgrywa. Ale ty widzisz tylko to, co jest na zewnątrz, czyli ten pan doktor, powiedzmy chirurg i no myślisz, że on jest wielkim autorytetem. Jest, ale w tej dziedzinie, koń, rzadko kto jest autorytetem we wszystkich, witam Cię Marku, we wszystkim Ilonko też Cię witam, we wszystkich dziedzinach życia. Generalnie my jesteśmy sobie potrzebni, zobaczcie, jedna z tych potrzeb to jest potrzeba takiej zdrowej zależności, więc to co ja mogę dać swoim klientom, swoim dzieciom, swoim znajomym, to mogę dać, ale ile ja rzeczy potrzebuję od innych osób i naprawdę, ja na przykład borykałam się z taką nadmierną niezależnością, a to wyrosło z tego, że nie mogłam liczyć na swoich najbliższych, na swoich rodziców tak, jak ja bym chciała. Więc kochani, mechanizmem obronnym akurat w moim wypadku była, to ja se sama zrobię. To ja, witam Cię Piotrze, to ja se sama załatwię, to ja se sama zapłacę, to ja se sama posiedzę, to ja se sama, wiecie, to było wszystko na zasadzie takiej kompensacji. Ale ile człowiek może iść przez życie i se robić wszystko sam? No dobrze wiemy, że nie da się. Są takie obszary życia, że no nijak nie zastąpisz tej drugiej osoby. Kochani, więc tożsamość ofiary, chociaż to brzmi tak, no ofiara, czyli ta gorsza. Patrzysz na wygląd ciała, na tą twarz, witam Cię Pawle, no to patrzysz na taką mimikę twarzy, która jest na pozycji przegranej. I dlatego, kochani, tak psychopaci, osoby, które mają taką tą, jak gdyby poczucie wszechmocy, oni zawsze do tanga, do swoich rozgrywek znajdą sobie, albo wejdą w tą interakcję z ofiarą. Nie, zobaczcie, psychopata nie zrobi krzywdę psychopacie, ani ofiara nie zrobi krzywdę ofierze, bo musi się zazębiać 100% energii. Zobaczcie, jak ktoś ma nadmiar władzy, poczucie takiej wszechmocy, no to sobie znajdzie kogoś, kto musi mieć poczucie niemocy, bo inaczej zobaczcie, jak na przykład szwagry mówią dobre twoje, dobre moje. To nie jest tak, że ktoś chce tylko pić, powiedzmy, kto stawia szwagier wódkę. Mi się bardzo podobają te memy o szwagrach, bo to jest takie, zobaczcie, tam jest cała prosta psychologia zawarta. Ktoś postawi, no piję z twojej wódki dzisiaj, ale gdzieś masz takie poczucie, a co ja to gorszy? Dobre twoje, dobre moje. I tak siedzą do rana i wychodzą upici obydwaj, nie? Więc kochani, tak naprawdę my mamy w sobie wszystko. Ale
To, co w nas się nie rozwinęło, i to jest szalenie ważne, to, co się w nas nie miało możliwości rozwinąć, i nie jest to Twoja wina, że akurat w takiej rodzinie się urodziłeś, ale ja tu dzisiaj Cię namawiam, jak gdyby pokazuję, kochani, że każdy z nas ma jakiś deficyt. Gdyby tak chcieć człowieka, tutaj chociażby naszą grupkę, która jesteśmy na tej transmisji, zbudować z cegiełek, to byśmy sobie zobaczyli, gdzie jedna cegiełka jest powiedzmy przerośnięta, powiedzmy jesteś zbyt sprawczy, zbyt dorosły, ale na przykład cegiełka takiej dziecięcości, witam Cię Aniu, takiej dziecięcości, takiej swawolności, takiej zabawy, takiej spontaniczności, być może w Tobie w ogóle nie wzrosła albo jest mizerna. Więc kochani, wszystkie te braki, które my mamy w sobie, czyli te sześć podstawowych potrzeb, jak nie rosło organicznie i nadal nie rośnie, bo my w tych potrzebach wzrastamy do ostatniego dnia życia. Wcale nie jest tak, że jak ktoś już ma, nawet jakby miał harmonijny rozwój, to on wtedy będzie dłużej rozwijał chociażby potrzebę dawania, bo powiedzmy, będzie przez 40 czy 50 lat swojego życia jakieś te deficyty z poprzednich swoich lat uzupełniał, ale będzie wzrastał we własnej pasji i będzie się wymieniał do śmierci własną pasją. Czyli zobaczcie, ta potrzeba dawania, ja wszystkim życzę, żeby potrzebę dawania uprawiali jak najdłużej, bo to jest ta potrzeba, która daje nam najwięcej satysfakcji, czyli urosłem już w te podstawy, w te fundamenty. Potrzeba bezpieczeństwa już nie spędza mi snu z powiek. Potrzeba zmienności, czyli tak naprawdę ekscytuję się wszystkim, co jest wokół mnie. Mogę pojechać gdzieś tam, powiedzmy, do Paryża, w Andy, ale mogę też sobie posiedzieć na wsi i też mi to dobrze robi. Kolejna potrzeba, kochani, to jest taka ta potrzeba związana z miłością i z potrzebą miłości i więzi, czyli wiem, że mam bliskich, wiem, że mogę pójść do matki, wiem, że mam koleżankę, wiem, że mogę liczyć na dzieci. Wiecie, to jest takie poczucie, że nie jestem sam na tym globie. I kolejna potrzeba, którą bardzo eksponuję, bo to akurat było gdzieś tam u mnie takie doznanie bardziej traumatyczne, jakiś taki zamach, to potrzeba autonomii. My bardzo potrzebujemy i świat od nas tego wręcz oczekuje, żebyśmy mówili własnym językiem. Czyli, kochani, dość już kopii, dość już naśladowania jeden drugiego na Facebooku, Instagramie, tych wszystkich tam innych mediach, tam nie za bardzo się na tym znam. Najchętniej to bym żyła oko w oko z takim namacalnym człowiekiem, ale dopóki my nie zaczniemy gadać językiem własnym, to, co przez nas płynie, to nie będziemy mieli poczucia szczęścia i będziemy gdzieś tam po cichu psioczyć na innych, że jak tam oni mają te życia poukładane i piękne, a my gdzieś po cichu zazdrościmy. Ta potrzeba, kochani, musi się rozwinąć. Kolejna potrzeba to jest takiego rozwoju, czyli my przez całe życie idziemy. Idziemy sobie tak jak drabinka po drabince i aż do nieba, do tej transcendencji. Kochani, nie ma takiego procesu w naturze. Chociaż ja się dopuściłam czegoś takiego, za co teraz oczywiście ponoszę konsekwencje, że chcemy jakiś etap szybko przeskoczyć. Ja na przykład zrobiłam taki ruch i teraz wszystko, czego nie zrobiłam, przeskakując jak gdyby ten wielki wąwóz, to i tak mnie życie tam jak gdyby wciąga z powrotem i ja muszę to odrobić. I koń, to jest cholernie niewygodne, bo to jest takie, że wydaje ci się, że już to powinnaś mieć załatwione na tym etapie życia, a to się za mną ciągnie. Więc wszystko, co jest nieorganiczne, to i tak zawoła o ten uzupełnienie braku. I teraz zobaczcie, największa ilość osób, która przychodzi o pomoc do psychologów, psychiatrów, jakichś tam powiedzmy innych terapeutów, socjoterapeutów, do tych wszystkich osób, które zajmują się powiedzmy rozprawami sądowymi, gdzieś tam mediują i tak dalej, czy w ogóle klienci MOPS-ów, innych tych instytucji, które jakoś pomagają obywatelom, to są osoby, które mają te podstawowe braki. Gdzie tu, kochani, mowa o języku autonomii, czyli żebyś był sobą prawdziwym? Gdzie tu mowa o jakimś rozwoju, takim rozwoju, który przynależny jest do każdego normalnego człowieka, do każdego człowieka, tak chciałam powiedzieć, albo do wymiany, że ty mi zrobisz piękne meble, a ja ci na przykład zrobię sesję. Koni, ja bym sobie życzyła takich interakcji w życiu. Głównie to są osoby, które w ogóle nie potrafią poza takim podstawowym socjalem, poza takim tylko no, najedzeniem się, napiciem, nawet znalezienie sobie pracy, to wiele osób ma ogromną z tym trudność. Więc kochani, z czego to wyrasta? A nieraz widać, że to jest taki potencjał w tym człowieku, tylko że ten człowiek tego nie widzi. Dlaczego on tego nie widzi? A ktoś z zewnątrz, powiedzmy, nie wiem, pani psycholog mówi, pan to jest łebski gość, dlaczego pan nie pójdziesz sobie, nie znajdziesz pracy? Ja pamiętam, że kiedyś zadałam zamiast zapłacenia za moją sesję, zadałam gościowi,
żeby napisał wiersz, bo tak się chwalił, że nie jest taki zły. To był taki pijak, więc on pewnie tak tylko chciał dobrze wypaść, a później już ślad po nim zaginął. Mówię, panie, jak napiszesz pan wiersz, bo powiedział, że on ma tam duszę artysty, tylko się tak zapuścił, mnie to zamiast zapłacenia za sesję, napisz pan wiersz. I jak przyjdziesz z tym wierszem za tam 2-3 tygodnie, nawet za miesiąc, to pogadamy o dalszej terapii. Być może będziemy pracować w taki sposób barterowy, że ty będziesz pisał piękną, tam powiedzmy, poezję, a ja ci będę ten czas jak gdyby prowadzić za rękę, aż ty wyjdziesz z tego na ogół. Oczywiście wiecie, to była tylko na chwilowe dobre wypadnięcie i ślad po tej osobie zaginął. Ja widziałam w tym człowieku potencjał, tylko to było taki, wiecie, taka narracja osoby, która chce przetrwać tu i teraz, bo było zwyczajnie temu panu głupio, że nie ma czym zapłacić, nie? Ale gdyby tylko wtedy to wziął, gdyby z tego skorzystał, gdyby powiedział tak, kurczę, jest dla mnie szansa, bo kochani, nie zawsze trzeba tak, że idziesz i płacisz komuś kasę i to tylko to musi być sposobem wymiany. Ja na przykład mam takiego klienta, moc serduszek, mam nadzieję, że mi pozwoli wyjść z przeziębienia, bo tak się trochę się tak rozpędziłam z bieganiem po plantach tu w Krakowie i sobie przysiadam na ławce. Byłam taka rozanielona i słońce było takie piękne i posiedziałam sobie z 10 minut i się po prostu wystudziłam i dzisiaj jestem smarkata. Mam nadzieję, że te serduszka trochę mnie podkurują. Kochani, więc zobaczcie, mam takiego klienta, który na przykład ma... do pracy ze sobą, że musi wchodzić w swój największy lęk. Czyli najchętniej to by uciekł z tego globu, więc ja mu daję takie zadania, że on ma wejść dokładnie tam, od czego by spieprzył. I on tego sam na przykład boi się zrobić. Wtedy na przykład jak się widzimy na sesji, tu na przykład u mnie był na żywo w Krakowie, to my idziemy ulicą i ja go deleguję do tych rzeczy, które by go przekraczały, na które by sam się nie odważył. Mnie to nic nie kosztuje, bo i tak idziemy i tak, a on dostaje zadanie. I jeśli ktoś korzysta nawet z takiego rodzaju pomocy, zobaczcie, naprawdę pomoc jest wszędzie, tylko chcieć się otworzyć, a przede wszystkim, dlatego dzisiaj mówię o tej tożsamości ofiary, nie w takiej, kochani, narracji, żeby tam kogoś ganić, że ktoś sobie tam życie nie radzi. Bądź przekonany, że tam, gdzie w tobie nie urosło to ziarenko, ta część ziarenka, bo my jesteśmy taką całością, to tam jest brak, a tam, gdzie brak, nie ma rozwiniętej świadomości. Ja też w sobie mam mnóstwo braków i na przykład uczę się rozwijania własnej firmy. I tak sobie zestawiłam, mówię, kurczę, kobieta 44 lata, ja już na etacie tam wymiatałam, robiłam dla kogoś ciężką kasę, a zobaczcie, jak sobie zawróci, jak gdyby zamieniłam rolę, okazało się, że wcale ja tak nie wymiatam dla siebie, że nie umiem tak wymiatać dla siebie. A dlaczego? Dlatego, że nikt mi z tyłu głowy nie ciśnie, a jak był pracodawca, to wiecie, to był w domyśle dla mojego systemu rodzic, który oczekuje, więc ja umiałam robić dla kogoś, a teraz jak z tyłu głowy nic mi nie stoi, czyli tak naprawdę praca dla siebie samej, no to dla siebie samej to moment zracjonalizuję, no to jutro, dzisiaj jestem przeziębiona, nie? W sumie dzisiaj nie mam żadnego klienta, jutro dopiero, więc dzisiaj sobie przeleżę w łóżku. I zobaczcie, ale gdybym była w zakładzie pracy, gdybym była na etacie, to ja bym sobie przeleżała w łóżku, bym tam zapitalała na tą 7 rano do przemysłu i wiecie, nie byłoby żadnej racjonalizacji, bo ktoś, bo autorytet, bo osoba trzecia, a całą istotą, kochani, wzrostu jest to, żebyśmy my dla siebie byli tym autorytetem. I tak zrywaj się chętnie do pracy nad sobą i tak zrywaj się do prowadzenia własnej działalności, jeśli to kochasz, jeśli to jest twoja pasja, jak zrywałeś się albo zrywasz się nadal dla swojego pracodawcy, bo co on powie? Czyli wiecie, zobaczcie, to są nasze przekonania, to są nasze te wszystkie budulce, które my mamy w sobie, ale przeważnie to jest tak, że to nam nie służy. To tylko jest na, to było na czas przetrwania, bo nie mieliśmy w domu, powiedzmy, no idealnych rodziców, kochani, nikt nie miał socjalu idealnego, nikt nie miał dostępu do rozwoju idealnego, nikt nie miał, ale my tutaj też nie przyszliśmy na ten świat po to, żeby tylko mieć idealnie, tylko czy swoją mocą, takim zaufaniem do własnej mocy, czyli do tego ziarenka, co ci natura dała, nawet jak ono się nie rozwinęło, to już dzisiaj zaczynaj na nowo, podlej tej wody, daj trochę słońca, użyźnij tą glebę i ono jeszcze urośnie, ono nawet zacznie rosnąć na łożu śmierci, kiedy ludzie postanawiają, bo czują, że śmierć nadchodzi. Ile osób zawróciło się, powiedzmy, już na tej ostatniej prostej, na przykład w nowotworze, bo poczuło, że przegrało swoje życie i jeszcze jak gdyby na ostatniej prostej zawinęło. I to ziarno, kochani, się rozwinie. Nie ma takiej możliwości, że jak twoja wolna wola powie tak, ja chcę żyć, ja chcę sobie z tym problemem poradzić, przecież ta pomoc jest wszędzie. Kochani, ja mam nadzieję, że te wszystkie warsztaty, te wszystkie kursy, te wszystkie studia, to wszystko, co jest dostępne,
dostępne teraz dla rozwoju, to przede wszystkim służy dla rozwoju. No bo zobaczcie, potrzeba dawania, ta szósta potrzeba. Ja na przykład chciałam mieć zawsze taką pracę, że będzie to moją pasją i za punkt honoru postanowiłam sobie, że ja z tej pasji będę się utrzymywać tak obficie, jak obficie utrzymywałam się na tacie. Mówię, przecież te same zdolności, te same talenty, to samo ziarno pracowało na sukces dla osoby obcej, to znaczy, że ja z tych samych talentów, z tego samego daru, co mi Bóg dał, przecież nie jestem podwójna, mam to samo w środku, to ja nie zbuduję dochodów dla siebie, tylko zobaczcie, istotą jest uwierzyć, bo gdybyśmy w ogóle nie znali etatów, gdybyśmy w ogóle nie znali takiej, powiedzmy, konfiguracji między ludźmi, że idziemy do urzędu, idziemy do zakładu pracy, tylko byśmy wzrastali normalnie, tak sobie organicznie, biologicznie, przecież nikt by nie wziął sobie pracy, której nie lubi. Nie chodziłbyś na przykład w pole, jeśli jesteś, powiedzmy, artystą, który tam chce malować obrazy. My byśmy poszli za naturą, a co nas przekierowało w te drogi, które nas dzisiaj się bardzo męczą i ludzie właśnie robią takie coraz częściej i coraz więcej ludzi robi takie skoki, że ja już ani dłużej, żeby nie wiem co się działo, żeby mnie wszyscy opuścili, żebym został na ulicy, ani dłużej tą drogą nie pójdę. I kochani, czyż trzeba aż tak długo kroczyć, żeby się poobijać? Ja na przykład jak ulało mi się, mojej duszy się wręcz ulało, to wyszłam po angielsku, oczywiście musiałam ponieść konsekwencje, bo wiecie, pozbawiłam się dochodów z dnia na dzień, nie zapomnę daty 13 stycznia, jak się zwolniłam w grudniu, 10 grudnia, a 13 stycznia skończyła mi się kasa. I mówię, ojejku, a co to teraz będzie? Ludzie mnie pytali, ja mówię, no nie wiem, coś tam będzie. No to znaczy, że co, w wieku 40 lat to ja już nic nie potrafię? Ja mam tyle talentów, że teraz ja mam klęskę urodzenia, nie wiem co wybrać. I wiecie, konie, moim problemem było to, jak ja sobie zrobiłam tą wolną przestrzeń, chociaż ja już tam wcześniej tam tą swoją działalność kręciłam na różne sposoby, ale wiecie, byłam zaangażowana i tu i właściwie tam nie kwitło i tu nie kwitło, więc wkurzyła się moja dusza, wyszliśmy po angielsku i ja zobaczyłam, jaką ja mam klęskę urodzaju. Mówię, czym ja chcę się zajmować? Jaki ja miałam osobisty problem, za czym ja się mam opowiedzieć? Bo tak, technologia żywności, to ja już byłam, wiecie, ja już tym wymiatałam, trochę mi się to nawet znudziło. Psychologia, ja to uwielbiam, ale przecież kocham też teatr. Co tam jeszcze? Ja mogę być też trenerem personalnym, skończyłam psychodietetykę i wiecie, ja miałam taką klęskę urodzaju i niech mi ktoś powie, że my nie mamy zasobów. Ja nie wiedziałam, za czym się opowiedzieć, aż wręcz potrzebowałam dorosłej osoby, jakiegoś takiego, wiecie, zajebistego przyjaciela, który by powiedział, słuchaj, znając ciebie, idź w tę stronę, tylko ja nie miałam kogoś takiego, wręcz odwrotnie, miałam kogoś takiego, który mi wszystko dewaluował i to, co, do czego mi się najbardziej oczy śmiały, to ta moja osoba, taki pseudoprzyjaciel, mówił mi, nie nadajesz się do tego, nie idź tam, szkoda twojej wrażliwości. I wiecie, jak ja już rozgryzłam, że przy mnie osoba jest taka toksyczna, to wiedziałam, że to, co on mówi na tak, to znaczy nie. I ja tą grę gdzieś tam sobie wzięłam spod stołu i jak na przykład mi, bo to była moja bliska osoba, no taka wiecie, od partnerska, która mówiła mi nie, tylko nie idź w psychologię, nie, szkoda twojej wrażliwości. On wie, przecież wrażliwość jest od tego, żeby widzieć, jakie ludzie mają problemy, żeby widzieć, z czym się ludzie borykają, jakie są mechanizmy. Ja uwielbiam mechanizmy, więc kochani, jak już wiedziałam, że mam tam nie iść, to ja mówię, idę z premedytacją w to i nawet zaczęłam, pamiętam, ja nie byłam przekonana, czy ja mam kompetencje na tyle, że ja mogę prowadzić ludzi w terapii, ale wiecie, ja na przykład podjęłam tą drogę, że startuję z tym, co mam, chociaż mi się też za to oberwało, ale dzisiaj już się tego nie boję. Upłynęło, no ile? Upłynęło 2 lata. Te 2 lata były strasznie ciężkie. Gdybym się tak przygotowywała, wiecie, kolejne studia, 5 lat, jakąś tam aplikację życia by mi nie starczyło. Pamiętam swoje pierwsze studia, jak to było. Nie chciało mi się jeszcze raz tego powielać, bo szkoda mi było po prostu czasu. Mówię, idę na żywioł. Miałam gdzieś tam takie przeświadczenie, że przyjdzie do mnie taki klient, któremu ja w stanie jestem pomóc. I wiecie, naprawdę, jak sobie teraz porównuję ten czas, który upłynął, to ja naprawdę miałam klientów adekwatnych do moich kompetencji. I teraz są takie etapy, właśnie zobaczcie, jak nas natura pięknie chroni. Nigdy nie mówcie, że czegoś my nie możemy. Są takie etapy i pierwszy etap naszej działalności
w czymkolwiek, to jest nieświadoma niekompetencja. Bo gdybyśmy byli świadomi na początku, że mamy niekompetencję, nikt by z nas się nie odważył, by nie zaczął. I dzięki temu etapowi nieświadomej niekompetencji rzucajmy się wręcz w taki wir, a później i tak się douczysz, bo sam będziesz czuł, gdzie masz braki. I dopiero ja tak naprawdę ocknęłam się na drugim etapie tej świadomej niekompetencji i zaczęłam się do siebie uśmiechać. Mówię, Boże, przecież ja jeszcze tego nie wiedziałam. A skąd moje usta to mówiły? Wiecie, ja naprawdę sprawdziłam swoje filmiki i nieraz mówię, Boże, kobito, co ty tam gadasz? Takie rzeczy to ja dzisiaj tego bym nie powiedziała, bo uważam to za jakiś taki banał, a wtedy dla mnie to była ekscytacja i komuś to wtedy pomogło. Zobaczcie, bo też wiedza i nasza taka specjalizacja i to, co my osiągamy, nam zaczyna jak gdyby powszednieć. Przestajemy to doceniać i ta fascynacja, która była 2 lata temu we mnie, to ja już dzisiaj na te rzeczy się tak nie fascynuję. Dlatego ciągły rozwój ma sens, kochani, bo my sięgamy po więcej, więcej, więcej. Ale pamiętajcie, że wciąż to, co jest podstawą, jest niezbędne, żeby iść wyżej. Dlatego w rozwojówce tak często jest brany symbol drzewa, że dopóki my nie zakorzenimy się, nie jesteśmy w czymś tacy ugruntowani, nie mamy tego fundamentu, to możesz sobie sięgać do nieba, możesz bawić się w pseudoduchowość i tak cię życie z tego wyrwie. Dlaczego, kochani, ja o tym mówię? Tak mieszając te wszystkie obszary naszego życia, czy to są sprawy zawodowe, czy to sprawy tam powiedzmy osobiste, relacyjne, nieważne. Generalnie chodzi o to, że wszystko, co w nas, całe te 6 potrzeb, jak się nie wypełni, to i tak życie nas z tego wyrwie, bo my tam nie mamy tego ukorzenienia, czyli nie urośliśmy. Zobaczcie, tak jak kiedyś była... Taka była jak gdyby moda, nie wiem jak to nazwać, moda ustawiania takiej budowli, powiedzmy z puszki, z puszek groszku czy tam czegoś tam jeszcze, w jakichś dużych takich sklepach, typu jakiś taki wielki market. I gdybyś wyciągnął jedną puszkę z tej budowli, znacie coś takiego, ze środka, powiedzmy puszkę groszku wyciągnęłaś z tej wielkiej budowli, całość się rozsypie. Albo jak wyciągniesz dwie, może się całość rozsypie. Wyobraźcie sobie taką metaforę, przyłóżcie do swojego życia. Jeśli nie miałeś przytulenie matki, miałeś rok, 2, 3, 5, a dzisiaj jesteś panią, powiedzmy, która prowadzi swoją firmę i masz nie wiadomo jakie dochody, jakie znajomości, jakie układy, jak wymiatasz swoją profesją, to i tak jak firma się już, powiedzmy, zamyka działalność na dzisiaj, pracownicy idą do domu, nie dzwonią już telefony, ty masz wszystkie sprawy pozałatwiane z przestrzeni dorosłej osoby, być może siądziesz sobie ze swoim biurkiem i poleci ci łezka, bo mówisz, kurczę, moje życie jest zajebiste, ale tak bym chciała do niego dołożyć przytulenie mamy, prawda? Tak mi tego brakuje i im jesteśmy starsi, tym bardziej czujemy potrzeby, które nie były dopełnione na początku naszego życia. Dlatego osoby takie już postępujące wiekowo, osoby starsze, powiedzmy takie 70+, to one zaczynają zachowywać się jak dzieci. Jeżeli, tylko to jest ta, kochani, narracja, nie takiej tej świetlistości, że ta babcia się już zgadza na odejście z tego świata, mówi, dzieciaki, tylko mnie nie zatrzymuj, ta, ja już tam do Boga chcę iść. Ja nie mówię o takiej narracji. Każdemu życzę takiego odejścia. Natomiast ja mówię o takiej narracji, że zaczyna ten człowiek stary mówić językiem dziecka, który miał braki. Czyli zaczyna tak... taki być irytujący, zaczyna być taki roszczeniowy, zaczyna zachowywać się jak dziecko, zaczyna, wiecie, tak jakby, wiecie, stracił cały szacunek, cały swój fason z życia dorosłego, kiedy no, był wymiatał, kiedy był na takim piku zawodowym, kiedy liczył się, wiecie, w rodzinie, ale zaczyna przez niego przemawiać brak. Ja kiedyś obserwowałam pewne małżeństwo, które już jest takie pod 80 i się zastanawiałam, wie, kurczę, tacy ludzie taką działalność prowadzili, naprawdę mogli się poszczycić tym, co robili w swoim życiu dorosłym, a na starość, na tak zwaną starość, zaczęli być tak zrzędliwi, kłócić się o takie bzdury, czyli, kochani, co to jest, zaczyna przemawiać przez nas ta podosobowość, ten brak i on mówi, no, masz ostatnie szanse na to, żeby to zabezpieczyć. I zobaczcie, my tak naprawdę to nie mamy do końca kontroli nad własnym życiem, nie mamy do końca jakiegoś takiego, no mimo, że staramy się jakoś trzymać tą wizytówkę, prawda, jakoś się nie dawać, jakoś to ciało ogarniać, jakoś to życie zawodowe ogarniać i jakoś mieć
tą stronę taką wizytową, nie? Czyli do ludzi jak wychodzimy, to my się ogarniamy, nie dajemy się. Natomiast my i tak czujemy, gdzie są w nas braki. I szkoda wielka, że w tych czasach tak mało przyjaciół, tak mało rodzin takich wspierających, że nie jesteśmy w stanie sobie siąść do stołu i powiedzieć, słuchaj, mamo, nie pamiętam, żebyś ty mnie na przykład, nie wiem, za mną lekcję odrabiała. Tato, ja nie pamiętam, żebyś ty mnie przytulił. Ja nie pamiętam, żebyś ty mnie na przykład obronił przed chłopakami, którzy mnie ciągnęli za warkoczyk. Nie możemy tak powiedzieć i to jest wielka szkoda. Ja na przykład z wielką przyjemnością bym chciała to ojcu powiedzieć, ale na przykład ilekroć próbuję gdzieś tam coś wywlec z dzieciństwa, też w taki sposób może nieagresywny, tylko taki bardziej, żeby o tym pogadać. To widzę, jak ojciec od tego ucieka, jak jest jemu niewygodnie, jak jest jemu wstyd, no to nie są rzeczy, kochani, miłe, bo to jest poniekąd zarzut, ale na przykład jak moje dzieci mówią mi, nie było cię, mamo, ciebie ciągle nie było, bo to jak nie szkoła, to praca, to coś tam, no to ja tam, wiecie, trochę z jednej strony się tłumaczę, no ale jak ojca zabrakło, to wiecie, to ja musiałam iść do pracy, ale z drugiej strony, jak wzrasta moja świadomość, mówię, słuchaj, ja miałam taką świadomość na tamten czas. Moja intencja na tamten czas, kiedy ty cierpiałeś i widziałeś, że ja ci robię tą potencjalną krzywdę, to była taka, że ja robię dla ciebie możliwie najlepiej. Moja świadomość była taka i z przestrzeni tej świadomości zrobiłam wszystko, co najlepsze. No nie szłam z premedytacją, tam cię nie biłam, mówię do syna czy do córki, ale dzisiaj bym zrobiła to inaczej. Ale kochani, gdyby człowiek nie szedł tak rozwojowo, szczebelek po szczebelku, to te zasoby w nas, czyli to ziarenko, które się do końca w dzieciństwie, w młodości nie miało szans rozwinąć z wielu różnych powodów, to dzisiaj pracą nad sobą, bo ta praca, kochani, się tak naprawdę nigdy nie kończy, rozwija jednocześnie naszą świadomość. Wyobraźcie sobie kwiat. Jak czasem nie możemy się doczekać, jak jakiś kwiat wypuści, taki piękny, rozłożysty kwiat, tylko ma pąk. I tak zaczynamy w tym dłubać, tak na siłę chcemy przyspieszyć ten rozwój. I nieraz tam uda nam się uszkodzić taki piękny pąk, bo nie możemy się doczekać, kiedy on ślicznie wykwitnie. A my właśnie, jako ludzie, też jako istoty, jak nie rozwiniemy całego tego pakietu naszych zasobów wewnętrznych, zasoby, myślę, że wiecie, kochani, o co tutaj chodzi, wszystkie nasze zdolności, talenty, nawet fizyczność naszego ciała, wszystko co tam powiedzmy siłą tej natury pcha się przez nas w postaci tych różnych impulsów, czyli tej energii życiowej, my w jakiś sposób nie damy temu zaistnieć, gdzieś tam zepchniemy albo nie wyrazimy, gdzieś połkniemy, to my, kochani, o tyle ten nasz kwiat się nie rozwija. I później właśnie spotykamy się w dorosłości, jeden taki kwiat nierozwinięty, drugi kwiat nierozwinięty. Nieraz się mówi, co ty taki niedorozwinięty? Chociaż jest to takie niezbyt miłe określenie, ale zobaczcie, jakie trafne. Niedorozwinięty. I czy to jest moja, czy twoja wina, że nie miałeś szans, nie miałeś warunków na to, żeby się rozwinąć? I właśnie, kochani, tożsamość ofiary, bardzo bym chciała, żeby zostało zapamiętane w taki sposób, że jeżeli ktoś ma możliwości, życie ci podaje rękę, widzisz, że to jest dla ciebie szansa, a z premedytacją, z lenistwa, nie wiem, tam z wygody, z jakiegoś jeszcze, nie wiem, jakiejś ignorancji nie sięgasz po to, no to siedź w tej tożsamości ofiary i przestań się skarżyć, że jest ci źle. Natomiast jeśli widzisz, że nie wszystko zostało ci dane, ale wystarczy zacząć prosić, szukać, jaki jest dostęp informacji teraz w internecie, jaki jest dostęp filmików, czego tylko. Ja pamiętam, że przez równe 2 lata, jeżdżąc do pracy, jeszcze w Myślę, miałam 30 km w jedną i w drugą stronę, cały czas oglądałam filmiki takie, wiecie, rozwojowe. I od hasła neurotyzm, jak się zaczęło w 2013 roku, neurotyzm, mówię, neurotyzm, co to jest neurotyzm? Tak do dzisiaj wałkuję edukację taką bardziej psychologiczną, bo ja się właściwie odkąd pamiętam, bo moja mama mówi, rwałaś się do szkoły. Szukałam, wiecie, tych odpowiedzi ostatecznych, nie? Szukałam, dlaczego mi jest tak źle, więc ja chciałam ciągle tej szkoły. 2 lata, dzień w dzień, jak jeździłam do przemysłu, wykorzystywałam ten czas na rozwój i łączyłam wątki i innych autorów, innych psychologów, bo też nie chciałam jednemu zaufać. Później studia psychologiczne. Zobaczcie, jak ktoś naprawdę chce znaleźć odpowiedzi na pytania, które masz w sercu, bo tobie życie nie idzie, bo tobie się coś nie udaje, bo masz takie przeczucie w sobie, taka ta intuicja, że kurczę, musi być jakaś rada na mój ból,
to ja zaczynam tego szukać i wtedy naprawdę, kochanie, pieniądze się znajdą. Ja pamiętam, jak wpisowe na studia psychologiczne, to było 2000, to ja wpłaciłam, to było najszybciej wydane pieniądze w moim życiu chyba. Jak tylko zobaczyłam, że są jeszcze miejsca, to biegiem zrobiłam przelew, mówię, zostałam przyjęta, na pewno zostanę przyjęta. Tak mi zależało, dlaczego akurat na tych konkretnych studiach, bo poczułam, że to jest miejsce, w którym ja znajdę dużo odpowiedzi na moje pytania. I też, kochani, wam życzę takich ludzi, takich miejsc, takich treści. Warto sobie dobierać tak energetycznie, czy ta osoba to mi da odpowiedź na moje nurtujące pytanie. Ja na przykład, kochani, jak przychodzą do mnie ludzie, pytam się, czy jesteś gotowy na sesji usłyszeć tą prawdę, która będzie dla ciebie bolesna. Czy mamy, zaraz powiem taki kawał, czy mamy długo owijać w bawełnę? Bo w zależności, jaka jest twoja wrażliwość, mówię, chcesz skrócić drogę, mniej sesji wykupić, to ja ci powiem, co ja widzę. Ale jeśli na przykład boisz się, powiedz mi, to trochę pójdziemy okrężną drogą. I na przykład dużo osób, jak już przychodzi do mnie, mówi, dobra, wal, powiedz mi. A ja mówię, możesz tego nie przyjąć, ale mów, ja chcę wiedzieć, nie? I wiecie, na ludzi to naprawdę działa, bo jak osoba przyjdzie gotowa, to ona wie, że już tyle się poobijała, już tyle zapłaciła innym specjalistom, już tyle próbowała sobie znaleźć różnych plastrów na swoje rany innych jak gdyby dziedzinach życia i nie znalazła tej pomocy, więc ja naprawdę najbardziej zapraszam osoby, które są zdecydowane, które mówią tak, proszę mi pomóc, jestem otwarta, nawet proponuję, kochani, coś takiego, że mówię, słuchaj, siadamy we dwie czy we dwoje i wyświetlamy film o tobie. Siedzimy obydwoje w takiej reżyserce i oglądamy film o tobie. Mówię, oddziel się od osoby, żeby nie było przykro, bo kochani, jest naprawdę przykro usłyszeć o sobie rzeczy, że my robiliśmy takie niepochlebne rzeczy. Na przykład jak usłyszałam swój skrypt taki główny i też mnie pani psychoterapeuta zapytała, co ja na to, nie powiedziała mi, słuchaj, ty to masz to i to i nie dostałam takiej diagnozy w twarz, tylko zapytała, jak ty z tym rezonujesz, czy to tobie gdzieś tam coś robi. Wiecie, też miałam łagodnie podane. Natomiast bardzo się sprawdza ta metoda, że mówię, słuchaj, chodź siadamy, obejrzymy film o tobie. Rozdziel się. Ty serce, ja serce, tutaj sobie siedzimy, a całe to zranienie, całe te braki, całe to ego teraz będzie na scenie, pooglądamy. Mówię, spróbuj być obserwatorem siebie. Jak osoba przychodzi i na to się zgadza, naprawdę, kochani, bezboleśnie, można popatrzeć na swoje różne takie, no, mało pochlebne postępowanie, ale kochani, to wszystko wynika z braku i nie dajmy się wkręcać w jakieś poczucie winy albo w jakieś bycie gorszym, lepszym, bardziej świadomym, mniej świadomym, bo skąd miałeś wiedzieć? I tu jeszcze, kochani, na koniec powiem, że nasza biologia, nasze ego jest z jednej strony przeszkadza nam już w życiu dorosłym, bo ale z drugiej strony, jak my jesteśmy zranieni, jak mamy te braki, to ego nam pomaga. Ja kiedyś tam w takim kursie, jak pisałam o samodzielnej transformacji traumy, to użyłam takiej metafory, że ego, mechanizmy obronne ego, to są taką kamizelką kuloodporną. I jeśli ty tą kamizelkę przywdziałeś w dzieciństwie, to ona uratowała twoje serce, otorbiła cię, dzięki temu przeżyłeś, ale ty urosłeś, twoje ciało się zwiększyło, twoja świadomość się zmieniła. A nie usuwasz tych mechanizmów obronnych, czyli nie zdejmujesz, tak metaforycznie mówiąc, tej kamizelki kuloodpornej, to nie dziw się, że cię ciśnie w piersiach, nie dziw się, że nie umiesz kochać, bo to jest, wiecie, to mechanizm obrony to jest coś, co nam daje rękę na międzyczas i ego od tego jest, ale jak my, będąc dorosłymi, widzimy, że wiele dziedzin życia na mnie idzie, to od razu trzeba sobie zadać pytanie, to jaką ja obronę w sobie jeszcze noszę z dzieciństwa, jaką kamizelkę kuloodporną, jaki kombinezon za mały na sobie noszę, że ja dzisiaj nie mogę żyć pełną piersią. I tak naprawdę, kochani, istotą terapii jest to, żeby odkryć ten konflikt taki, który w nas się zadział w dzieciństwie, czyli niemożność zabezpieczenia pewnej potrzeby, tych właściwie wszystkich potrzeb, które wymieniłam, 6 podstawowych potrzeb, ale głównie te potrzeby fundamentalne nie były zaspokojone, to żeby nasz system się nie rozpadł, żeby psychika nie zwariowała, chociaż i do takich rzeczy dochodzi, to ego ma za zadanie biologicznie nas chronić. Wtedy ono na przykład zracjonalizuje, że pewnie to spojrzenie mamy takie wrogie, a to wynika z tego, że mama była zmęczona i my wypieramy to
że rzeczywiście było gniewne spojrzenie. I twoje serce pamięta to gniewne spojrzenie. Serca się nie da oszukać, ale żeby się system nie rozpadł, ego szybciutko podsunie na przykład mechanizm wyparcia racjonalizacji i ty chodzisz później po życiu z takim mechanizmem i później nie odróżniasz ataku takiego słownego czy ataku osób, powiedzmy, takich toksycznych, tą ciężką energią, bo sobie racjonalizujesz. Pewnie nic złego nie miał na myśli, albo no tacy ludzie są i łykasz te toksyczne słowa, te toksyczne energie. I zobaczcie, a gdyby ten mechanizm zdjąć, to twoje serce wie, co jest miłością, jakie ma wibracje, jakie ma brzmienie, a co nią nie jest. Więc kochani, pierwszą rzeczą właśnie w terapii to jest być otwartym na to, co ja o sobie zobaczę. Ja jak się kładę spać, zawsze mówię do swojej podświadomości: moja kochana podświadomości, czyli cały ten magazyn doświadczeń, proszę cię, ujawnij mi wszystko to, co jeszcze psuje mi moje życie, co mnie oddziela od mojego serca i na co ja jestem gotowa, żeby to zobaczyć. Bo to są, kochani, istotne rzeczy, żebyśmy my byli gotowi to zobaczyć. I nie ma nocy, żeby mi się coś nie śniło. Nie ma dnia, żeby gdzieś mi się tam łza nie zakręciła, gdzieś jakieś emocje stare nie wylazły. I zobaczcie, to jest takie na bieżąco sprzątanie systemu. Ale też jak długo uciekasz, nie chcesz zobaczyć, no to cała ta podświadomość, wszystkie te doświadczenia, które są tak zwaną niemiłością wobec nas, to nami rządzi. No i wtedy będziemy mówić właśnie taką narracją osoby o tożsamości ofiary, że nic ode mnie nie zależy, że gdybym się urodził w innej rodzinie, a to jeszcze może nie od tego miesiąca, i albo na przykład jej to idzie lepiej, pewnie ona ma lepsze talenty, może jest ładniejsza, może młodsza, może ma ładniejsze biodra i różne bzdety nam ego podpowiada, a najważniejszym jest, kochani, chcieć w końcu rozliczyć się z naszą przeszłością w taki sposób, nie żeby robić jakiś przewód sądowy swoim rodzicom, czy powiedzmy gdzieś tam się z rodzeństwem rozliczać i komuś tam żygać. Chodzi o to, żebyśmy zrobili taki audyt, gdzie my mamy braki, która cegiełka nie wyrosła, nie została dołożona do budowli pod tytułem nasze ciało, nasz umysł, nasza dusza, bo to, kochani, wszystko, co wzrasta tak biologicznie, organicznie, to wtedy ma szansę się utrzymać i to jest porządny fundament do tego, żebyśmy kroczyli już przez życie jako dorosłe, dojrzałe osoby i wtedy życie nas tak łatwo z korzeniami nie wyrwie. Na przykład założyć działalność, to nie dasz się tak szybko zbić z tropu przez różne przepisy, przez, powiedzmy, marudzących klientów i tak dalej. Ja na przykład teraz bardzo się z tym tematem zmierzam. Witam cię, Marzenko. Kochani, i tak dalej, i tak dalej. Drzewo, które jest mocno zakorzenione, nie jest tak łatwe do wyrwania. A zobaczcie, jak przeciętny obywatel postępuje. Coś tam nie pójdzie, gdzieś się tam, powiedzmy, nie wiem, urząd nas odprawi z kwitkiem, już tam nie idziemy. Ja mówię o takich osobach, które naprawdę boją się życia. To są osoby, które mają ogromne braki ze względu na to, że nie mieli szans takiego biologicznego, organicznego rozwoju. I kochani, to wszystko można nadrobić, tylko chciejmy sięgnąć po pomoc, chciejmy, witam cię Małgosiu, chciejmy przyjąć tę pomoc, bo często naprawdę ludzie zajmują się nie tym, co ma do zaoferowania mi dana treść, dany post na Facebooku chociażby, dany filmik, tylko za przeproszeniem, gdzie by tu, teraz powiem brzydko, ujebać tego, który nadaje transmisję. I ja na przykład miałam kilka takich, wiecie, takich tak zwanych hejterów, nie było to aż takie strasznie bolesne, ale jest to, od razu widać, że ten, który przyszedł, zostawił takiego paszkwila, to on musiał poczuć w swoim systemie, że te treści, które były tam mówione, ten obrazek, który był załączony, to zdjęcie, które tam było, ubodło w jego brak. I kochani, bo osoba, która nie ma w sobie braku, czyli już jest na tym etapie, że tu wszystko pięknie, życie w tobie płynie, to jest na etapie tej szóstej potrzeby, czyli wymiany. Ja urosłam, ja czuję, że mam, ty urosłeś, czujesz, że masz, nie masz tego głodu, więc patrzysz, jak inna istota obok ciebie też chce się wymieniać, jakie to jest piękne, takiego stanu rzeczy w ogóle życzę nam jako społeczeństwu, ale naprawdę do tego stanu rzeczy jest jeszcze nam strasznie daleko, więc jeżeli ktoś ci boleśnie pokaże swoją narracją, swoim wyglądem, swoim stopniem rozwoju, swoją pracą, boleśnie ci pokaże twój brak, to wtedy właśnie jest może hejtu, to wtedy jest może zazdrości, to wtedy jest, wiecie, jakaś dewaluacja, to wtedy jest jakieś poróżnienie się w relacjach i tak dalej, i tak dalej. Nieraz mówię taką metaforą, kochani, kwiatów, że
Róża nie zazdrości, powiedzmy, pięknej lilii, bo i ta jest piękna, i ta jest piękna. I róże się nie biją, o, powiedzmy, o tulipana. Ty, ale a w świecie ludzkim, zobaczcie, tak naprawdę to przez nas przemawiają braki. I wiele osób jest przekonanych, chodzi po świecie, że im nie można pomóc. I jeśli są takie osoby, pozwólcie, że zwilżę usta, które mówią w sposób taki cyniczny, w sposób taki szyderczy, w sposób taki czujesz, że to jest taka energia, że najchętniej to by cię wbił ci nóż w plecy i taka osoba mówi, że nie możesz mi pomóc, na przykład, że z tym to się już nic nie da zrobić, czyli wiecie, takie zero pokory, czyli taka pycha, że ja jestem w takiej bidzie i nikt nie jest mi w stanie pomóc, to już, kochani, zakrawa na niezłe zaburzenie osobowości, bo osoba, która naprawdę potrzebuje pomocy i ona szuka tej pomocy. To jest osoba, która jest w stanie się ukorzyć, jest w stanie zapytać, jakąś wątpliwość rozwiać, zaproponować. Nieraz klienci pytają się, przyjdę do Pani na kurs, ale mógłbym to w ratach? Ja też swoją nauczycielkę na przykład prosiłam, czy ja mogłabym później zapłacić, coś tam zarobię, coś tam odrobię, urosnę na swoich zasobach, czy mogę? I wiecie, to jest tak naprawdę postawa dorosłego człowieka, który jeszcze nie rozwinął tej cegiełki, ale już czuje, że jak się wziął za tę robotę, to każdego dnia, dzień po dniu i to w końcu urośnie i w ślad za tym, kochani, ta świadomość. I wtedy jak już masz taką świadomość adekwatną do wieku, do zbudowanego ciała, bo w ciele też dużo widać, kochani, czy my jesteśmy bardziej niedojrzałą dziewczynką, czy już jesteśmy dojrzałą kobietą, czy jesteśmy takim grubasem, takim tłustym dzieciakiem, który sobie ciągle pobłaża, albo tłustą dziewczynką, która ciągle by chodziła na gofry i lody, a powiedzmy, ta dziewczynka ma 50 lat i tak dalej. Kochani, przez nas całe wnętrze przemawia. I co bym chciała powiedzieć na podsumowanie? W ogóle w tym roku będę dużo gadać o takich biedach Polaków, żeby to trochę, kochani, pokazać od takiej innej strony, że naprawdę na wszystko jest lekarstwo. I proponuję zacząć od tego, że każdy ma jakiś brak. Każdy potrzebuje się czegoś nauczyć. Nie wierzcie w to, że tak zwane autorytety, gdzieś jak, które spotykamy w zakładach pracy, czy w urzędach, w polityce, w showbiznesie, gdziekolwiek, kochani, naprawdę, ja całe życie obserwuję ludzi. Jak pięknie wyglądasz, to na przykład nie idzie ci w relacjach. Jak masz super relacje, to powiedzmy, no nie wiem, nie masz odwagi pójść sobie załatwić sam pracy i tak dalej, i tak dalej. Rzadko kto tak szedł sobie biologicznie, organicznie przez życie, że może powiedzieć, że wstawia się do tego życia w taki dorosły, odpowiedzialny sposób i nie daje się temu życiu tak szybko wyrwać z korzeniami. Naprawdę, ja bardzo mało osób spotkałam w swoim życiu takich, które by nie miały gdzieś tam takiego, wiecie, znaczącego deficytu. I na przykład każdego dnia sprawdzam na sobie, co mnie szybko wyrywa z korzeniami. Na przykład bardzo przeraziły mnie te wszystkie formalności prowadzenia własnej działalności. Myślałam, że umrę od tego. Ale wiecie, w COVID-zie nie było wyjścia. Jak dawali jakieś tam postojowe, jakieś tam wsparcia, no to byłam przymuszona. I pamiętam, ile ja to łez, ile złości, ile tej frustracji na te głupio brzmiące paragrafy, że nie wiedziałam, o czym ja w ogóle czytam i wiecie, rzucałam to, szłam biegać, wracałam z powrotem do tych wniosków, mówię, dlaczego ja muszę taką próbę przechodzić? A okazało się, kochani, że ta część taka zniecierpliwiona we mnie, to gdzieś był taki, powiedzmy, rozwydrzony, nie do końca, powiedzmy, odpowiedzialny, naiwny dzieciak, który mówi, o, to sobie tak idę do pracy, robię to, co kocham, a wszystkie formalności, płatności, faktury pewnie się same robią. I zaczęłam bardziej rozumieć swoich pracodawców. I zobaczcie, kochani, wystarczy zmienić swoją rolę i od razu wychodzi, co w nas jeszcze nie było rozwinięte. Więc ja na przykład uprawianie pasji dla mnie, to wiecie, to jest kręcenie kółek. Ale te rzeczy, których ja nie kocham, to ja robię wszystko, żeby od nich uciec. Ale wiem dobrze, że życie i tak mnie do tego zawróci. I teraz prowadząc własną gospodarczą działalność, czy tam działalność gospodarczą, nabieram takiej pokory pod tytułem, że jak się bawię tam całą wiedzą, warsztatami, psychologią, robię te scenariusze na warsztaty, no to mam się świetnie, bo wiecie, ja to kocham, ale jak mam cokolwiek do ZUS-u, do czego, jakiegoś innego urzędu, to aż mi tutaj podchodzi, ale gadam do siebie, tak terapeutycznie, mówię tak,
Teraz jesteś w roli pani przedsiębiorcy, pani prezes, która dla siebie, pamiętaj, robisz to dla siebie. I siedzę, wypełniam te wnioski, piję tam piątą kawę, denerwuję się na siebie, ale wiecie, ileś razy to popraktykowane zaczyna w końcu stawać się dla mnie normalną rzeczą. I teraz jak mam cokolwiek w urzędzie załatwić, mówię, o, pierwsze co to idę w sprawy, połatwię w urzędzie, już nawet umiem gadać z tymi ludźmi w ZUS-ach, US-ach, tych różnych pipach, strypach. I to mnie nie przeraża. Jak sobie to odhaczę, czyli te żaby zjem rano, to później mogę się oddać pasji. I zobaczcie, ale trzeba się wystawić na rozwinięcie tej cegiełki w nas. I my, ja nie mówię, żebyśmy my wszystko robili i nie korzystali z jakichś innych usług, tylko wiecie, można mieć dobrą księgową, mieć w nosie te wszystkie formalności, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, co cię najbardziej przeraża, od czego ty najbardziej uciekasz, co cię najbardziej drażni, do czego nie masz, nie wiem, cierpliwości albo czemu najbardziej zazdrościsz, to znaczy, że to jest mocny bodziec, który cię energetycznie zahacza i mówi, chodź tu kochany, tu trzeba trochę jeszcze zajrzeć do siebie, bo ten brak, tak naprawdę, on cię dzisiaj denerwuje, bo ten brak to, kochani, boli. To jest taka wyrwa w duszy, to jest taki deficyt, gdzie tam wiatry latają sobie i nas to boli. My tam nie chcemy, tam nie jest przyjemnie. Tam trzeba się będzie spotkać się z emocjami tymi starymi i my tego nie chcemy. Ale jak świadomie w to wejdziemy, to dzisiaj zaboli, a jutro o tyle jesteś wolnym człowiekiem. Kochani, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie tożsamość ofiary, mam nadzieję, że będzie dotyczyła tylko tych osób, które na tyle są już pyszne, na tyle są takimi ignorantami albo mają takie zaburzenie osobowości, że wykorzystują wręcz to, że nie mają rozwiniętych zasobów własnych. Bo pamiętajcie, że też te osoby, które chociażby psychopaci, czy kobiety z zaburzeniem borderline, czy na przykład osoby no z jakim jeszcze, z narcystycznym zaburzeniem, to tam, gdzie oni mają wielkie braki, to oni mają dla kompensacji, żeby się nie rozpadli, coś tak rozbudowane, że oni dzięki temu, tej rozbudowanej jakiejś tam powiedzmy właściwości, temu mechanizmowi obronnemu, oni nieźle dopiekają innym ludziom, więc nad takimi to nie ma się co litować. Ja mówię o takich ludziach czystych, którzy mówią, jestem świadomy, że tego się jeszcze nie nauczyłem. Jestem świadomy, że tu potrzebuję pomocy, ale ja o tę pomoc proszę, ja ją przyjmuję, bo ja wiem, że ja sobie pomagam. A kochani, im zdrowszy człowiek pojedynczy, tym zdrowsze społeczeństwo. I właśnie tak moja, kochani, praca wygląda, więc zapraszam Was do współpracy w różnych projektach, które mamy, bo już 21.03, mija sobie godzinka, więc tożsamość ofiary to tylko wynika z tego, że biologicznie, tak organicznie nie przyszło nam się rozwijać. I to, kochani, nie jest nasza wina, bo tak naprawdę, gdybym chciała tu jeszcze ze dwa zdania powiedzieć na temat takiej transcendencji, to sensem chyba naszego życia jest tutaj urosnąć na tym zaufaniu do czegoś większego, bo gdybyśmy tak nie mieli żadnego braku od matki, od ojca, od środowiska, od kultury, od społeczeństwa, to czy my byśmy tak zatęsknili za tym rajem? Mówię teraz metaforycznie, pewnie nie. Więc kochani, te braki to są takimi biologicznymi motywatorami do tego, żebyśmy nauczyli się przemijać, żebyśmy się nauczyli umierać, żebyśmy my zaufali Bogu, że jest coś więcej ponad biologię, czyli ponad ego. Kochani, tu postawię kropkę. Bardzo się cieszę, że byliście. Przerzućcie proszę na swoje tam gdzieś profile, dawajcie łapki, jak uważacie, że te treści są przydatne, że mogą też komuś pomóc. Podobno tak trzeba robić, ja tak zawsze się opierałam temu, ale skoro tak trzeba, tak reagujemy rzeczywiście, że jak jest 30 polubień albo 300, to ludzie gdzieś tak domyślnie, o, to są wartościowe treści. A wiecie, często w takich filmikach, gdzie jest wyświetleń 7, jest taka fraza, że ona daje ci odpowiedź na twoje pytanie, więc to też, kochani, zobaczcie, jak my idziemy za tłumem. Idźcie za czuciem, tam gdzie czujesz, że to jest osoba dla ciebie, pomoc dla ciebie, terapeuta dla ciebie, ksiądz dla ciebie, ktokolwiek, to pójdźcie tam za czuciem. I ja tak w swoim życiu też staram się ludzi dobierać. Nie dajcie się zwieść tym wszystkim rzeczom, które są takie gotowe, szablonowe, uszykowane, że
300 tysięcy wyświetleń, ja nie mówię, że tam są treści nieważne, ale wiecie, to jest takie, jak 300 tysięcy osób tak myśli, to i ja tak mam myśleć i znowu robi się psychologia tłumu. I znowu dajemy zamach na naszą potrzebę autonomii, czyli myślę jak 300 tysięcy innych osób. No nie chcę tak robić, chodzi o to, żebyśmy każdy był indywidualnością i żebyśmy mieli poczucie, że my wszyscy tak naprawdę pochodzimy od jednego źródła i do jednego źródła zmierzamy. Ale my wszyscy jako ludzie mamy, już ostatnie kochani zdanie naprawdę, mamy wspólny pierwiastek pod tytułem, że musimy się biologicznie rozwinąć wszyscy jednakowo. I dopiero z takiej tej podstawy, z tego fundamentu przejść w tą indywidualność. Zobaczcie, ziarenko na początku, ziarenka są często do siebie podobne, ale później z tego ziarenka wyrośnie piękna róża albo śliczna lilia, prawda? A na starcie może być to samo, więc pewna część taka biologiczna w nas, no taki duży, duża część nawet, jest wspólna dla nas ludzi, ale gdy nie urośnie podstawa, nie ma szans, żebyś wyrósł w tą indywidualność. I zobaczcie, jak jest taka psychologia tłumu i my gdzieś tam lecimy za tą zewnątrz sterownością, to gdzie nam do autonomii, gdzie nam do indywidualności? Zobaczcie. I to już wszystko, co wokół nas pokazuje, jak bardzo nam jeszcze w tym rozwoju brakuje tego wypełnienia, więc nie dajmy się tożsamości ofiary, tylko zacznijmy w sobie rozpoznawać miejsca, które proszą się o rozwój, o takie, kochanie, biologiczne dokończenie. Pięknie Wam dziękuję. I cóż, do zobaczenia za tydzień. Chyba trochę pogadam o takich zranieniach z domów dysfunkcyjnych. Bardzo dużo ludzi, pamiętam, jak jeszcze pracowałam w przemyśle, bardzo dużo ludzi pochodziło z takich domów, gdzie na przykład był rozpad małżeństwa, albo ojciec pił, albo bił, albo jeszcze tam powiedzmy rodziny wielodzietne, sama też z takiej pochodzę, gdzie dużo jest braków i te braki do dzisiaj psują nam życie. Więc będę takie wyciągać problemy egzystencjalne przeciętnego obywatela, żeby kochani nakreślać i pomagać w taki sposób, że nie jesteś stracony, nie jesteś przegrany i wcale nie zazdrość tym ludziom, którzy gdzieś tam mają te 3 miliony czy 300 tysięcy wyświetleń, bo wcale nie znaczy, że ta osoba nie cierpi z jakiegoś innego powodu, ale zainteresuj się sobą, znajdź swój brak i urośnij, bo możesz to dokończyć, nawet jak będziesz na ostatniej prostej. Kochani, ja robię to każdego dnia i widzę, jak moje ciało, moja świadomość, jak moje życie się zmienia. I mimo, że było trudno w takich tych etapach przejściowych, bo będzie zawsze trudno, no osobie, która ma 44 lata, nie będzie łatwo wejść w coś, co jest początkiem. Wiecie, no początki są takie przynależne do wieku podstawówkowego, do licealnego, jak jesteś studentem, a później jak się już ma 44 lata, to tak się nie chce być znowu na tym starcie, więc wiecie, ogrom frustracji, którą musiałam przeżyć i często jeszcze przeżywam, ale wiem, po co to robię, więc też Wam, kochani, polecam, wszystko się da przeżyć. Dobra, bo bym gadała do 28. Dziękuję, że byliście, bardzo się cieszę. Zapraszam do terapii, zapraszam do sesji, do pogadanek, zapraszam do warsztatów, które prowadzimy, czy w Instytucie Berkano u Pawła i Moniki Iskrzyckich w Międzyrzeczu Dolnym, czy gdzieś tu u mnie w Krakowie. Kochani, dawajcie znać, zapisujcie się, pracujemy nad dopełnieniem biologicznym, czyli wszystko to, co jest niewyrośnięte, my to będziemy rozwijać, a to, co jest z gruzem, będziemy systemu usuwać i będziecie wolni i szczęśliwi. Dziękuję Wam serdecznie. Pa, pa.